wrażliwość. W dzisiejszym odcinku gotowania z Pascalem zaprezentujemy, jak zrobić probówkę do przechowywania mrówek. Dedykacja dla Fryca. Dedykacja tak dla kolegi Fryca, któremu się przyda tutorial. No tak, przede wszystkim wata. Waty nie może być za mało, wtedy wszystko lata i się wylewa. Na przykład w niektórych przypadkach jest to bardzo dobrze zauważalne i ta wata się przesuwa po całej probówce. Co może grozić zalaniem mrówek? Ilość waty, mniej więcej taka. Zależy jaka probówka. Zależy jaka wata. Wata zwinięta w kulkę. Zależy od pogody, temperatury, od tego ile mamy ciasta w domu. Watę trzeba sprawdzić, jakie jest ubite. Dodajemy odrobinę wody, możemy do tego użyć strzykawki. Trochę wody. Zamknąć się. Barany. Elegancko, jest woda. Jest woda, wata wchodzi. Wchodzi z trudem. Wchodzi. Nie jest to bardzo duży trud, ale wata schodzi z wyraźnym oporem, co jest bardzo ważne. Penseta możemy użyć. Teraz używamy pensety i patrzymy na poziom wody. Gdy poziom wody dotknie czubka pensety, próbówka jest gotowa. Mariusz Max Kolonko, Boston, Massachusetts.